Potencjalny. Tak, tak. No i już na żywo. Mówca. Nie wiem, czy się pojawić jeszcze chwilę. Czekamy. 50. transmisja. Patrzę, jaka rocznica. Gratulacja, to jest twoja 50. transmisja. Dobrze, zaczynamy. Witam was serdecznie. Andrzej Żuromski jest ze mną. Ciszej tam, jeszcze raz. Witam was serdecznie. Andrzej Żuromski jest ze mną. Super prawnik, były adwokat mój, pani Małgorzata Ciuksza. Bardzo mi miło. Przeprowadziliśmy dzisiaj wywiad do kolejnej odcinka serialu Pomówieni, do książki Pomówieni. Myślę, że fajnie. Zaprosiłem takiego gościa dlatego, żebyście też poznali z drugiej strony, jak prawnik patrzy na te rzeczy, które się dzieją w sądach. Nie tylko w sądach, w naszych głowach. Pani Małgosia jest także psychologiem, więc fajnie tutaj porozmawiała ze mną, powiedziała, jak mamy sobie radzić w takich przypadkach, gdy spotka nas coś złego. Uważam, że to jest fajna sprawa, żebyśmy wiedzieli, jak się bronić przed takimi rzeczami. Tak, ja zawsze chcę podkreślić, że ja zawsze mówię coś też pozytywnego, żeby nie tylko było o czarnych wizjach i złych wizjach sądownictwa. Dokładnie. No co, tyle wam, więc działamy wkrótce z panią Małgorzatą. Będziecie mogli zobaczyć ten odcinek. Uważam go za niezmiernie ciekawy i zachęcam bardzo też, żeby prokuratorzy, policjanci, sędziowie i adwokaci i radcy prawni to obejrzeli, bo pani Małgosia w bardzo fajny sposób, naturalny, my się znamy prywatnie, powiedziała, co sądzi o pewnych sprawach i takiego wywiadu jeszcze też u nas w serialu nie było. Pozdrawiam was serdecznie z Warszawy. Pozdrawiamy. Trzymajcie kciuki z Pomówieniem, tak Małgosiu, bo to do tego się przyłączam. Dokładnie, cześć.